Ogłoszenie rządu centralnego. Nowa polityka sinizacji chrześcijaństwa. Wszystkie kościoły w tym kraju muszą zdjąć krzyże. Jeśli tego nie zrobicie, zburzymy wasz kościół! Kto dał wam prawo to zrobić? Nasz kościół jest całkowicie legalny! Musimy cierpliwie i ostrożnie ich prowadzić, a przekształcimy Chiny w naród ateistyczny. Stosowanie się do wytycznych w sprawie sinizacji religii. To niedorzeczne. Czy to wciąż wiara w Pana? Czy to nie wiara w partię komunistyczną? Ma rację. Tak naprawdę staliśmy się niewolnikami partii. Przemyślmy ścieżkę kościołów domowych. Że co? Nie widzisz, co się tu dzieje? Spójrzcie na kościoły domowe. Potrafią tylko nieść krzyż. Wolą więzienie niż potrójną autonomię. Czy śmierć wśród prześladowań, zanim zyska się życie, pozwoli wkroczyć do Królestwa Niebieskiego? Pan Jezus powiedział: kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości. By posiąść prawdę i zdobyć życie, musicie postawić swoje życie na szali. Teraz zrozumiałem. Wierząc, powinniśmy słuchać słów Pana, nie ludzi. Podążać za Nim, nie za ludźmi. Ponieślibyśmy ogromne straty, gdyby odeszli z kościoła. To prywatne mieszkanie! Ostatnio pastor Xiu zabraniał nam zgłębiać prawdziwą drogę. Wszyscy czują, że mają związane ręce i boją się zgłębiać prawdę. Bóg obudzi tych bardzo cierpiących ludzi oraz sprawi, że ockną się i wyjdą z mgły. Odrzucą wielkiego czerwonego smoka, bo zrozumieją, czym jest wielki czerwony smok i będą zdolni oddać serce Bogu. Powstaną z ucisku mocy ciemności. Staną na wschodzie świata jako dowód Bożego zwycięstwa. Tylko w ten sposób Bóg pozyska chwałę.